Już za pół godziny zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Jaki to będzie rząd? Jaka to będzie kadencja? Witam Państwa bardzo serdecznie. Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się i pozdrawiam ze Strasburga. A w potrójnym espresso również Stefan Krajewski, Koalicja Polska, PSL, Trzecia Droga. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam. Panowie, pierwsze wrażenie po wczorajszym expose Donalda Tuska. Pan poseł Prawo i Sprawiedliwość? No cóż, to było przemówienie, które nie zawierało żadnych konkretów, nie pokazywało wizji Polski, ale pokazywało wizję władzy. Sama zmiana władzy według Donalda Tuska poprawi los Polaków. Zobaczymy. Stefan Krajewski, panie pośle, a pan? Uważam, deklaracja z ust pana premiera padła, że ten rząd będzie zajmował się sprawami Polaków, a nie sprawami samego rządu. No to, co pokazało Prawo i Sprawiedliwość przez to 8 lat, że jednak liczy się tylko to, żeby wsadzić swoich na posady, żeby uruchomić strugę pieniędzy dla swoich i to w wielu obszarach było widoczne, a nie reagowali na problemy polskich rolników, polskich przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie zgłaszali swoje problemy wtedy, kiedy mieli zamknięte wszystkie lokale w pandemii, wtedy, kiedy przy granicy zostały zamknięte lokale i prosili o pomoc. Ja niejednokrotnie jako poseł opozycyjny występowałem z interpelacjami, z prośbami, z pismami do rządu w wielu sprawach. Nie reagowali, kiedy rozpoczynał się ten problem ukraińskiego zboża, ukraińskich produktów, które zalały polski rynek. I to dzisiaj trzeba zmienić. Dzisiaj trzeba zajmować się problemami i sprawami Polaków. I tak będzie. I postawmy tu przecinek. Dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie czytamy: Tusk zapowiada czyszczenie Polski z Prawa i Sprawiedliwości. Postkomuniści zachwyceni, taki tytuł. Audyty rozliczenia, szybkie i bezwzględne przywracanie państwa prawa, żerowanie na śmierci i innych i deklaracje niszczenia tego, co przez ostatnie 8 lat zbudowało PiS. Tak w skrócie możemy podsumować przemówienie wygłoszone wczoraj w Sejmie przez Donalda Tuska, mówi profesor Mieczysław Ryba. Ja zapytam polityka Prawa i Sprawiedliwości. Druga strona może powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy objęło władzę, też na przykład wymieniało na swoich ludzi Donalda Tuska. Jak pan to skomentuje? Co rzeczywiście czeka dzisiaj ludzi Prawa i Sprawiedliwości? No, oczywiście, że każda władza musi mieć swoich ludzi w różnych miejscach, tyle tylko, że Prawo i Sprawiedliwość starało się pokazać wizję Polski, która się gospodarczo bardzo dobrze rozwija, która inwestuje mnóstwo pieniędzy w infrastrukturę. No i to staraliśmy się robić. Mało tego, że staraliśmy się robić, to robiliśmy. Natomiast z tego, co zaprezentował wczoraj Donald Tusk, no to wyłania się właśnie władza, która zmienia się dla samej władzy. I tylko tyle. No, żadnej wizji Donald Tusk nie przedstawił, nie wypowiedział się na temat centralnego portu komunikacyjnego, nie wypowiedział się na temat energii atomowej w Polsce, nie wypowiedział się na temat infrastruktury w ogóle. No, mówił rzeczy bardzo ogólne i prawdopodobnie takie, które pokażą za chwilę to, że owszem, następuje zmiana, tyle tylko, że jej jedynym celem jest sama zmiana. Poseł Stefan Krajewski, panie pośle, czy pan się zgodzi z taką opinią, że Tusk będzie czyścił ludzi, czyścił Polskę z Prawa i Sprawiedliwości? No to jest profesor, który związany jest bardzo mocno ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, który był beneficjentem różnych tutaj fruktów za czasów Prawa i Sprawiedliwości, więc w ten sposób przedstawia tę sytuację. No ja pamiętam doskonale, kiedy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 500 kierowników zostało wymienionych jednego dnia tylko dlatego, że nie mieli legitymacji Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie, którzy wiele lat pracowali w różnych miejscach. I taka była wizja
że tylko nasi, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Tak nie powinno być. Nie ma tutaj mowy o oczyszczeniu z Prawa i Sprawiedliwości. Jest na pewno wizja tego, co trzeba zrobić i kontynuacja zapowiedzianego różnych programów, ale też oczywiście potrzebna i analiza, i audyty, bo wielu rzeczy nie wiedzieliśmy. Ja niejednokrotnie występując z interpelacjami dostawałem bardzo ogólne informacje, z których nic nie wynikało. No tak, tak działali ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj musimy poznać to, co zostaniemy na miejscu. Różne sygnały, różne informacje w tej chwili przesyłają sami ci, którzy te decyzje podejmowali. Do nas odzywają się, więc to trzeba zweryfikować, sprawdzić, by podejmować decyzje. No, to nie jest tak, że dzisiaj mamy oceniać rząd poprzez ekspozę pana premiera. No to pierwsze przemówienie, najważniejsze przemówienie, panie pośle. Tak, ale to jest przemówienie, jest ważną rzeczą, ale nie słowa. Najważniejsza obietnica, można tak podsumować. Panowie, ale tych obietnic PiS złożył bardzo dużo i z wielu się nie wywiązał przez 8 lat, składając kolejne na kolejne lata, no ale tu już Polacy zdecydowali inaczej. Będziemy realizować program i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, program Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Polski 2050, zaczynając od rzeczy najważniejszych dla Polaków. Panowie, tutaj na razie postawmy przecinek. Ja zapytam pana posła Prawo i Sprawiedliwość, jak będą wyglądały dzisiaj relacje z Unią Europejską albo w ogóle nasze relacje międzynarodowe? Na co postawi chociażby Radosław Sikorski? Na co powinien postawić? Jak pan ocenia z perspektywy europosła? No to jest dzisiaj trudno powiedzieć, dlatego że po 8 latach nieobecności, że tak powiem, w polityce międzynarodowej Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, czy można wrócić do tego, co było, to znaczy do resetu wzrostu i tak dalej. Prawdopodobnie nie. Więc zobaczymy, jak się będą te relacje układały. Jeśli chodzi o politykę europejską, to cóż, z całą pewnością i Donald Tusk, i pan minister Radosław Sikorski będą starali się płynąć w tym głównym nurcie. No, w tym głównym nurcie. I jeszcze tu jest pan Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. No właśnie, więc zawsze byli w tym głównym nurcie. Prawdopodobnie ta polityka będzie kontynuowana. Zapytam Stefana Krajewskiego. Ministerstwo Rolnictwa ostatnio wiele działo się, jeśli chodzi o relacje polskiego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego z rolnikami. Dzisiaj Czesław Siekierski jest ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Czego pan oczekuje od nowego ministra rolnictwa? Na pewno odpowiedź na potrzeby polskich rolników. To, co przez ostatnie pół roku, nawet więcej, przez ostatni rok wskazywaliśmy. Na pewno kwestia rozwiązania problemu napływu tych produktów z Ukrainy. I tu trzeba i współpracy z Komisją Europejską, z komisarzem, ale też z drugiej strony budowanie relacji z Ukrainą, bo od początku mówimy pomoc Ukrainie, tak, nie kosztem polskich rolników, nie kosztem polskich przedsiębiorców. No trzeba na pewno dzisiaj zastanowić się, jakie najważniejsze działania zrealizować, bo dużo jest tych potrzeb i plan strategiczny, który został przygotowany, pokazuje, że on nie został uszyty na miarę i na potrzeby polskich rolników. Sami rolnicy to wskazują. Za mało było tego dialogu z rolnikami i trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować w tematach z branżą, z związkami zawodowymi, które działają. Tego brakowało. Dopiero protesty, dopiero silny nacisk powodował to, że w ogóle minister chciał się spotkać i rozmawiać. Myślę, że pan minister Sikierski jest człowiekiem dialogu, jest człowiekiem konsensusu. A nie ma pan tutaj relacje ma w Unii Europejskiej, bo był. Nie ma pan żalu do Władysława Kosiniaka-Kamysza, że to nie pan został ministrem rolnictwa? Żadnego, o żadnym żalu nie może być mowy, bo razem działamy dla dobra polskiego rolnictwa. Będę działał w tym obszarze
dalej tu się nic nie zmienia. Pani redaktor, będę upominał się o stary. Rozumiem, nie obraża się pan. Panowie. Jestem w polityce, nikt na nikogo się nie może. W polityce i w handlu obrażania się nie ma. Są decyzje podejmowane, ważne dla Polski, ważne dla Polaków. Panowie, my wrócimy jeszcze do tego, jak będzie wyglądał ten rząd, ale niestety wczoraj wieczorem wielki skandal. Grzegorz Braun gaśnicą zgasił świece chanukowe. Skandal, o którym piszą dzisiaj media międzynarodowe. Jak to się w ogóle mogło, jak mogło w ogóle do tego dojść? Czy ktoś w ogóle panuje nad tym, co dzieje się dzisiaj w polskim Sejmie, Kosma Złotowski? No widać nie bardzo panuje, dlatego że do tej sytuacji doszło. No, poseł wziął gaśnicę i zgasił świece chanukowe. No to jest oczywisty skandal. No i świadectwo dość daleko posuniętego niezrównoważenia pana posła. Przykro było na to patrzeć, przykro było, że coś takiego wydarza się w polskim Sejmie. No ale niestety się wydarzyło. No właśnie, jaki to jest poziom polityki, Stefan Krajewski? Kto w ogóle, kto pozwolił na ten styl przemówień Grzegorza Brauna? Bo też pamiętamy jego przemówienia i do marszałek Witek, i do pana Kaczyńskiego, do wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, co prawda, ale też z innych ugrupowań. No i to wydarzenie, no jakby, jak pan to podsumuje? No tego trudno jest to nawet komentować, bo nikomu nie przyszłoby do głowy, że poseł wybrany w wyborach, który tak naprawdę no, nie podlega kontroli Straży Marszałkowskiej, mógł tak naprawdę wnieść wszystko do budynku parlamentu, chwycił za gaśnicę i zrobił coś niedopuszczalnego, bo to jest zakłócenie obrzędów religijnych. Kiedy my mówimy dużo o tym, że jesteśmy dumni z tego, że w Polsce jest miejsce na wielowyznaniowość, wielokulturowość i każdego powinno się szanować. Ja nie godziłem się nigdy na to, jeśli ktoś mówił, że można gdzieś zaatakować Kościół czy kogoś. Dawałem jasny odpór temu zawsze. Nie ma zgody na takie zachowanie posłów i myślę, że ten projekt ustawy, który złożył w 2017 roku PSL, wykandydaci na posłów, czy wybrani posłowie byli badani, podlegali badaniom psychiatrycznym. On ma ciągle jest na rzeczy, powinno się to robić, bo nie wiem, czym się kierował pan poseł Braun, bo jeżeli to jest jeszcze jakiś atak słowny, on też nie powinien mieć miejsca, ale było postępowania. W kierunku pani marszałek Witek, prezesa Kaczyńskiego, akurat był częsty to atak też. Ale też i w kierunku Donalda Tuska. W kierunku innych posłów, polityków też był, ale to był atak słowny, który był, mówię, oceniany przez chociażby Komisję Etyki. Były różne kary wobec posła Brauna stosowane. Natomiast to, czym się wczoraj próbował jeszcze chwalić, wychodząc i na mównicę i komentując to wszystko. No, Polska zrobiła wiele, żeby jakikolwiek cień rzucany w kierunku antysemityzmu i innych rzeczy nie miał potwierdzenia. No niestety wczorajsze wydarzenie daje, mówiąc kolokwialnie, wodę na młyn dla wielu przeciwników. Tak, i o tym za chwilę. Tutaj postawmy przecinek. Panie pośle, bardzo proszę i wysłuchajmy też komentarza na gorąco. Komentarza tylko dla Telewizji Republika prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Poseł Braun był nieco tolerowany przez obecne władze Sejmu. I była też wspierana Konfederacja, no ona ma przedstawiciela w prezydium, my nie. Ale można powiedzieć, że był używany, no przecież ten atak na marszałek Witek był z całą pewnością uzgodniony. To było widać gołym okiem. I to jest sprawa pierwsza, ale jest też sprawa szersza. Od kilkunastu lat, od tego przemówienia Tuska o moharowych beretach, w Polsce niszczy się podstawy kultury demokratycznej, kultury w ogóle, choćby kultury języka,
niszczy się podstawy naszej cywilizacji i takie zachowania są po prostu elementem tego procesu, który w tej chwili trwa, w ramach którego to wszystko się zawala. To jest w interesie pewnych sił, a obecna koalicja te siły często być może nawet nieświadomie reprezentuje. To oczywiście czołówka dobrze wie, o co chodzi, natomiast ci inni być może nie wiedzą, nie rozumieją tego, no ale mieliśmy tutaj tego efekt. No a poza tym jest sprawa no, wyjątkowo wręcz nieudanego wyboru marszałka Sejmu. Obecny marszałek jest showmanem, ale Sejm to nie show. On bez przerwy urządza sobie show w Sejmie. No i to też prowadzi do rozprężenia i do tego skutku. Panie premierze, jeszcze jedna kwestia. Czy poprzecie wniosek o odsunięcie pana Bosaka z prezydium Sejmu? Poprzemy ten wniosek, ale przede wszystkim teraz, czy za jakiś czas niedługi, złożymy także wniosek bez względu na jego szansę o odwołanie marszałka Hołowni, bo to jest po prostu skandal, żeby ktoś taki był marszałkiem Sejmu, żeby cały ten normalny porządek pracy parlamentarnej był w ten sposób zakłócony. A do sprawy odniósł się jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, który napisał na platformie X: potępiam czyn Grzegorza Brauna, w najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie. Kosma Złotowski, jakie kroki należałoby podjąć w kwestii Grzegorza Brauna, jak należałoby go ukarać? Każda partia polityczna, która uważa się za cywilizowaną, powinna się pozbyć takiego posła z własnych szeregów. To jest jasne. No, ale poseł Braun zapewnia pewien rodzaj widowni, więc dostarcza pewną ilość głosów i dlatego jest tolerowany. No ale że jest niezrównoważony i to dość daleko niezrównoważony, to nie tylko wczoraj pokazał, ale już wielokrotnie, no a wczoraj w sposób bardzo, bardzo wyrazisty. Zresztą pytanie jest, dlaczego zrobił to akurat wczoraj? Przecież Hanukę w Sejmie obchodzi się od lat. Co niektórzy mówią, że skradł show Tuskowi. Proszę? Niektórzy mówią, że skradł dzień Donaldowi Tuskowi. No tak, skradł show Donaldowi Tuskowi, ale no w sposób nie tylko, że skandaliczny, ale w sposób, który sprawia, że opinia na temat polskiego Sejmu w świecie jest, czy staje się bardzo negatywna. No, takie wydarzenie oczywiście nie powinno mieć miejsca. Powinno zostać potępione i zostało potępione, ale też konsekwencje powinny zostać wyciągnięte. Nie wyobrażam sobie kogoś takiego w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, to samo pytanie do Stefana Krajewskiego. W jaki sposób powinien zostać ukarany Grzegorz Braun? Zacznijmy od tego, a dalej jeszcze o tym, co dalej z wicemarszałkiem Bosakiem, no i też tym wnioskiem dotyczącym Szymona Hołowni, o którym mówił prezes PiS. Prezydium podjęło decyzję wczoraj co do ukarania posła Brauna. Zostały wyciągnięte konsekwencje. Sprawa będzie badana przez prokuraturę. Jeżeli pojawi się wniosek o uchylenie immunitetu, też myślę, że wszyscy, którzy chcą, żeby ten parlamentaryzm w Polsce był kojarzony z poważną debatą, a nie robieniem właśnie takiego taniego show pod potrzeby TikToków i innych mediów społecznościowych. A przypomnę, że to taniec z gaśnicą rozpoczął show pan konstytucyjny wtedy minister rządu Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus. I ten filmik w sieci rozchodził się z ogromną siłą i szybkością. No i być może ktoś chciał naśladować pan poseł Braun. No panie pośle, ale pomysł. Chyba jest pewna różnica w tej sytuacji, czy nie? Ale oczywiście, że jest różnica. No tego nie da się porównać w ten sposób, bo tutaj doszło do zakłócenia porządku, mogło dojść do narażenia zdrowia bądź życia ludzi. No i też jest ten wątek
i antysemicki, i uroczystości religijnych, więc to wszystko w żaden sposób nie może być. I dopytam w takim razie teraz pana Stefana Krajewskiego, co dalej z Krzysztofem Bosakiem, bo niektórzy to mówią, że powinien przestać pełnić też funkcję wicemarszałka. O tym będziemy rozmawiać w najbliższej przyszłości na klubie. Będziemy podejmować decyzję jako Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Co do marszałka Hołowni, to przypomnę, że marszałka nie było podczas tych uroczystości w tym miejscu, no ale była Straż Marszałkowska, która w większości była powoływana jednak za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy marszałek Witek była marszałkiem, czy marszałek Kuchciński wcześniej, bo duża część Straży Marszałkowskiej też została w ostatnich latach wymieniona. Nie można winić za to, bo tu jest 460 posłów i jeden nieodpowiedzialny poseł nie może dzisiaj decydować o losach marszałka. Ja rozumiem, że to będzie wniosek polityczny Prawa i Sprawiedliwości, które się nie może pogodzić, to że kandydatka na wicemarszałek Sejmu przepadła w głosowaniu. Natomiast Szymon Hołownia sprawnie prowadzi obrady. Tu słyszymy ciągle o show Szymona Hołowni, ale też trzeba powiedzieć o show posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy prowokują co chwilę marszałka i próbują to show zrobić. Ad vocem, Kosma Złotowski, jak pan uważa, czy pan Krzysztof Bosak powinien przestać pełnić funkcję wicemarszałka? No i oczywiście pytanie, poproszę o komentarz co do informacji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o odwołaniu Szymona Hołowni. No, pan prezes nie powiedział, że wniosek o odwołanie pana marszałka Hołowni ma być odpowiedzią na ekscesy posła Brauna wczorajszy. To raczej inna sprawa. Natomiast w ogóle funkcjonowanie nowego Sejmu. Ale nie zapowiadał też prezes, że to będzie w najbliższym czasie, więc zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak się potoczą obrady, jak wreszcie zaczną się następne posiedzenia, bo przypominam, że wciąż jesteśmy w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu, które już bardzo, bardzo długo trwa. Także te zmiany personalne w prezydium Sejmu, no cóż, no, to również wpływ na te nasze wnioski ma oczywisty fakt, że w tym prezydium nie jesteśmy reprezentowani. Szanowni panowie, szanowni widzowie, patrzę na zegar 8:52. O godzinie 9:00 ma nastąpić zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska. Czekamy, oczywiście będziemy przenosić się do Pałacu Prezydenckiego, a ja wrócę w takim razie do tego nowego rządu i trochę połączymy ten skandal z udziałem Brauna. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, czy też właśnie Donald Tusk powinni zabrać głos w tej sprawie, bo tu międzynarodowe media oczywiście o sytuacji piszą. No oczywiście są już też międzynarodowe komentarze polityczne. Bardzo proszę, Stefan Krajewski. No tutaj rząd został przedstawiony, za chwilę zaprzysiężenie. Myślę, że warto po owocach oceniać, po tym, co będzie się działo, a nie skreślać tego czy innego kandydata na starcie. Bo tutaj też byli oceniani politycy za swoje wypowiedzi, będąc w opozycji. Poseł, to widzieliśmy niejednokrotnie. No Radosław Sikorski był oceniany jedną sławną wypowiedzią na Twitterze, panie pośle. Pan też to pamięta zapewne. Tak, pamiętam i oczywiście ta wypowiedź pewnie nie powinna mieć miejsca i to już jest jak gdyby pytanie do pana ministra. Natomiast tutaj ważne jest, żeby realizować politykę na rzecz rozwoju Polski, silnej Polski, silnej Unii Europejskiej, ale też budując relacje na pewno ze Stanami Zjednoczonymi.
A jakie oczekiwania ma Stefan Krajewski względem nowego rządu w całości? Przypomnę, że mamy też nowe ministerstwa do spraw polityki senioralnej. Marzena Okła-Drewnowicz będzie ministrem. Jest Katarzyna Kotula, Nowa Lewica, minister do spraw równości. Agnieszka Buczyńska, Polska 2050, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów Maciej Berg. To jest dowód na to, że jednak pan premier Tusk, nowy rząd stawia na dialog społeczny, na to, żeby budować relacje między rządem a społeczeństwem, wsłuchiwać się w ten głos społeczeństwa, bo i potrzeby seniorów, i potrzeby ludzi, którzy w ostatnim czasie odnosili wrażenie, że jednak rząd z nimi nie rozmawia, podejmując decyzje, przygotowując rozwiązania, ale tego dialogu gdzieś po drodze brakowało. Mam nadzieję, że zaczniemy szybko rozwiązywać kolejne problemy, które się pojawiły. No, pamiętajmy o tym, że 2 miesiące od wyborów upłynęło, kiedy no, działał jeszcze stary rząd, później ten 2-tygodniowy, więc nie zawsze te decyzje były podejmowane. Przed nami oczywiście budżet, przygotowanie całościowe tego budżetu, przeprowadzenie tych kwestii ważnych. No i też uruchomienie środków z KPO jest niezwykle istotne, bo na te pieniądze już tyle czasu czekają i polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy, samorządy. Kosma Złotowski, o, widzimy właśnie Pałac Prezydencki. A tam nowi ministrowie są już gotowi. Widzimy na razie marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Widzimy panią marszałek Kidawę-Błońską. Widzimy oczywiście tutaj marszałka i wicemarszałków Sejmu, którzy są w Pałacu Prezydenckim. Czekamy zatem na uroczystość zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Kosma Złotowski, panie pośle, jakie pan ma oczekiwania od tego nowego rządu, który już za chwilę zostanie zaprzysiężony? Pani redaktor, nie mam wielkich oczekiwań. Myślę, że ten rząd będzie przede wszystkim rządem zemsty i przewrotu, natomiast nie będzie rządem wizji budowania silnej Polski, silnej gospodarki. Wchodzą właśnie na salę uroczystości nowi ministrowie rządu Donalda Tuska. Czekamy, za chwilę przeniesiemy się do Pałacu Prezydenckiego. Oczywiście dzisiaj wszystkie media w Polsce są skierowane w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Przypomnę oczywiście naszym widzom, że wczoraj rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość, Stefan Krajewski, Koalicja Polska, PSL, Trzecia Droga w potrójnym espresso byli państwa i moimi gośćmi. My czekamy na to zaprzysiężenie. Panowie, to jeszcze na koniec naszego spotkania zapytam w takim razie. Komisja śledcza dotycząca wyborów kopertowych wczoraj została powołana. Dzisiaj o 11 rozpocznie swoją pracę. Stefan Krajewski, będzie pan się przyglądał pracom tej komisji? Tak, na ile mi czas pozwoli, będę się przyglądał pracom tej komisji. Dużo pytań w tej sprawie miałem i w kampanii wyborczej, i już po wyborach od mieszkańców województwa podlaskiego. Wszak pan ówczesny minister, wicepremier Sasin odpowiadał za przygotowanie tych wyborów, a był jedynką w województwie podlaskim, i w związku z tym tych pytań było jeszcze więcej. Kosma Złotowski? No cóż, rząd ma to do siebie, że musi zapewnić działanie państwa nawet w najtrudniejszych warunkach. Wtedy były bardzo trudne warunki. Rząd starał się zrobić wszystko, co mógł, żeby wybory przeprowadzić w terminie. Panowie. A komisja? Zobaczymy.
Panowie, mamy, jak się okazuje, jeszcze chwilę czasu. Czekamy na te wydarzenia, na to zaprzysiężenie nowego rządu Donalda Tuska. Zapytam, większa ilość ministerstw to też większe wydatki, jeśli chodzi o budżet. Stefan Krajewski, no będziemy sławni po raz kolejny, jeśli chodzi o skład, o ilość ministrów i wiceministrów. Jak pan to skomentuje? No chyba rekordy mamy za sobą, bo największa ilość... ten jest rekordowy, jak tu media ekonomiczne już jest, podliczają. Już jest policzone, że będzie większy niż rekordowe gabinety kierownictwa poprzedniego rządu, bo pamiętam, że w historii tak rozbudowanych gabinetów nie było, więc jeszcze chyba do końca tak naprawdę nie wiemy, jak iloosobowe będą te wszystkie te informacje będą ministrowie przekazywać. Oczywiście są nowe wyzwania i w związku z tym pojawiły się nowe ministerstwa, nowi ministrowie. Ważne, żeby, tak jak powiedziałem, skupić się na pracy na rzecz Polski i spełniać te obietnice, które złożyliśmy Polakom, chociażby to, o czym mówił pan premier Tusk, czyli podwyżka dla nauczycieli, dla administracji rządowej, samorządowej. No tych wyzwań jest dużo i będziemy to realizować. Kosmas Złotowski. Ja myślę, panie redaktor, że to, ile jest ministerstw, ilu jest ministrów, wiceministrów i tak dalej, to ma drugorzędne znaczenie. Oczywiście, że to pociąga za sobą koszty, no ale tak to jest, że administracja kosztuje, więc tutaj bym się tego nie czepiał. No, byle się Polska rozwijała, tego oczywiście w tym pierwszym dniu urzędowania nowego rządu życzę, aczkolwiek mam daleko idące wątpliwości, czy te życzenia się spełnią. Panowie, oczywiście widzimy już salę w Pałacu Prezydenckim. Już za chwilę rozpocznie się zaprzysiężenie rządu. Na sali są marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicemarszałkowie Sejmu. Widzimy już gabinet pana prezydenta Andrzeja Dudy, a przede wszystkim już na zaprzysiężenie czekają nowi ministrowie. To za kilka chwil. Bardzo dziękuję. Potrójne espresso. Kosma Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość. Stefan Krajewski, PSL, Trzecia Droga. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panom. My widzimy właśnie wydarzenia w Pałacu Prezydenckim, a przypomnę, że wczoraj rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. W tym nowym rządzie znajdą się Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe, wicepremier, minister obrony narodowej, Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica, wicepremier, minister cyfryzacji, Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, właśnie wszedł prezydent Andrzej Duda. Przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego. Mam zaszczyt powitać państwa.